Chcemy w Toruniu pokazać inną wersję tego własnego kina niż była w Warszawie. W Warszawie w CSW w wielkich przestrzeniach realizowaliśmy wersję czysto filmową. Tutaj ona jest w jakiś sposób rozszerzona, ma inne oblicze, jest specjalnie dla tego przedsięwzięcia zrobiona architektura, co bardzo jest ważne. Architektura zaproponowana przez kuratora, czyli panią Bożenę Czubak. I myślę, że ta przestrzeń będzie lepiej zorganizowana. Lepiej po prostu wybrzmią te wszystkie filmy, które pokazujemy. Całą ciekawostką tego przedsięwzięcia jest to, że to są głównie filmy. Że tych filmów jest bardzo wiele, tu jest ich chyba około 30 w różnych bardzo takich specjalnie zrobionych przestrzeniach. I myślę, że to jest bardzo nowe przedsięwzięcie w sensie takiej nowych ekspozycji. Na ogół nigdy takich ekspozycji nie było ściśle filmowych. Tu akurat to własne kino na to pozwalało. Pierwsze filmy robiłem w 1962 roku i ten film pierwszy tutaj będzie. On był zrealizowany w takim klubie filmowym Pętla, tutaj właśnie w Toruniu, kiedy byłem na uniwersytecie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy początek i takie przypomnienie tego bardzo odległego czasu. On jest zresztą bardzo ciekawą metodą robiony, dzisiaj bardzo modną metodą fan footage'u, czyli takich właśnie materiałów pobranych, znalezionych i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest takie przez to eksperymentalne, ciekawe przedsięwzięcie. To się ciągnie do czasów bieżących i w czasach bieżących wybrzmiewa to już w postaci już materiałów cyfrowych, coraz lepszych jakościowo. I myślę, że to przedsięwzięcie będzie skrajnie inne od tego, co się zdarzyło w Warszawie.